Gdybym dziś zdefiniował tu dla Was teraz wyobraźnię, to myślę, że zgodzilibyście się z tą definicją, którą bym wam podał. Ale gdybym zdefiniował dla Was Chrystusa, to wtedy moglibyście się już ze mną nie zgodzić. Gdybym wyklarował, że wyobraźnia jest czymś, co służy do wykształcania mentalnych obrazów, to nie spieralibyście się z tym. Siedząc tu, możecie przecież pomyśleć o czymkolwiek i ujrzeć to mentalnie. Możecie nie widzieć tego tak dokładnie jak tego, co znajduje się w pomieszczeniu, w którym teraz jesteście, ale ewidentnie moglibyście wyseparować to w swym umyśle i wskazać. Myśląc o drzewie i o koniu, nie pomylilibyście jednego z drugim. Cóż, według was. Tak działa wyobraźnia. Ale gdy ma dojść do określenia tego, czym jest Chrystus, to czyż nie mamy setek milionów ludzi na tym świecie, nazywających się chrześcijanami, którzy gdy tylko pomyślą o tym słowie Chrystus, to w swym umyśle natychmiast zobaczą osobę? Traktują Chrystusa jako człowieka, i do tego każdy z nich widzi inny wizerunek tegoż to człowieka. Wiele lat temu pewien francuski artysta postanowił przyjrzeć się obrazom Chrystusa, na jakie natrafił w bibliotece na 42 ulicy w Nowym Jorku. To było 46 różnych portretów i okazało się, że wszystkie przedstawiały kogoś innego. Na jednych był człowiek o niebieskich oczach, na innych miał jaśniejszą, na innych ciemniejszą skórę, a na niektórych nawet czarną. I wszystkie te wizerunki niejako... Miały prezentować tego oryginalnego Chrystusa. Człowiek został wytresowany do tego, aby wierzyć, że Chrystus jest osobą. Ale co tak naprawdę Biblia mówi o Chrystusie? Paweł w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisał tak: Chrystus, moc i mądrość Boża. Zdefiniował on tutaj Chrystusa jako moc Boga i mądrość Boga. W Ewangelii Jana, która najlepiej ukazuje nam sekret Chrystusa, znajdujemy takie słowa: Przez Niego wszystko zostało stworzone, a bez Niego nic nie byłoby stworzone spośród tego, co stworzone zostało. I u Jana dowiadujemy się, że On był z Bogiem. To znaczy, że ta Jego moc była przy Nim. Bo to jest moc, bo to jest moc, ale mimo to jest to także mądrość. Wszystko zostało stworzone dzięki temu, i bez tego nic nie byłoby stworzone. To jest moc, która stwarza. Paweł pod koniec drugiego listu do Koryntian zwraca się do nas, mówiąc: Sprawdźcie siebie samych. Czyż nie rozumiecie, że Jezus Chrystus jest w Was? Powiedziano nam, że wszystko przez Niego zostało stworzone, i że on jest mocą i mądrością Boga. A każdy atrybut Boga jest spersonifikowany. Każdy. Czyli Jego moc jest spersonifikowana. Wiem to, bo widziałem tą moc, i to jest człowiek. Widziałem tą mądrość, i to jest człowiek. Gdy stoicie przed obliczem tego, co jest zobrazowaniem aspektu nieskończonej istoty, przed nieskończoną potęgą, to wiecie, że to jest właśnie ten aspekt. To nie jest po prostu moc, to jest wszechmoc. I przed tym stajecie, i to jest człowiek. Popatrzcie dookoła, czy dostrzegacie coś na świecie, co stworzyłby człowiek, a co nie byłoby wpierw wyobrażone? Czy znacie coś, co zostało tutaj dowiedzione jako fakt, co jest czymś, czego ktoś wcześniej sobie nie wyobraził? Tak, to powstało z użyciem rąk, narzędzi, ale wszystko rozpoczęło się od wyobrażenia. A wyobrażenie to produkt wyobraźni, zdolności do wyobrażania, która znajduje się w człowieku. A jeśli wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i nic nie zostałoby stworzone bez Niego, to czyż mogę dojść do innej konkluzji niż taka, że Chrystus z pisma jest wyobrażaniem? Chrystus jest mocą i mądrością Boga, a Bóg zanurzył się w nas, dokonując poświęcenia. On rzeczywiście stał się nami, abyśmy mogli otrzymać życie. Gdyby nie to poświęcenie Boga, by ograniczyć się do tego stanu zwanego człowiekiem, to człowiek, tak samo jak i Ziemia, zniszczałby podobnie do ubioru. Napisano w księdze Izajasza: Przypatrzcie się niebiosom i Ziemi poniżej, tak jak dym to wszystko się rozwieje i niczym odzienie się rozpadnie. Tak samo będzie z tymi, którzy tam mieszkają, a moje zbawienie będzie wieczne wolność moja kresu nie zazna moje zbawienie będzie wieczne zbawienie oznacza Jezusa bo słowo Jezus znaczy Jehowa zbawia to jest to zbawienie, to jest wieczne naukowcy twierdzą, że słońce się wypala i że za ileś tam bilionów lat ono zacznie się rozpuszczać nieważne ile to jeszcze potrwa, ale to będzie miało swój koniec słońce się skończy a my, jako część tego systemu, wraz z nim. To dotyczy nas wszystkich tu na Ziemi. Wszystkich nas ma spotkać koniec, lecz Jego wieczne zbawienie i niekończąca się wolność są tym, dzięki czemu człowiek może uniknąć tego końca. Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się Bogiem, a skoro On stał się człowiekiem, jest jedyną stwarzającą mocą, jaka jest. To co takiego jest we mnie, co stwarza? Moja wyobraźnia. Nie muszę być wielkim artystą i nie muszę mieć zdolności, by stworzyć jakieś wybitne dzieło na papierze, ale mogę sobie wyobrazić książkę. Mogę sobie wyobrazić radość z posiadania książki. Mogę sobie też wyobrazić obraz. Mogę marzyć, nie będąc wcale artystą. Nie mogę namalować bardziej żywego obrazu niż to, o czym marzę, ale mogę śnić śpiąc. I co to robi? To moja wyobraźnia? Wycofując stąd swą świadomość, z tej ograniczonej przestrzeni, mogę prawdziwie śnić, tak jak żaden artysta z tego świata malować nie może. Pojawiają się tam kolory, ruch. Mam wówczas swe najcudowniejsze przedstawienie na świecie i to jest moja wyobraźnia. I to nie jest tylko mocą i mądrością Boga, bo w najwspanialszej Ewangelii, w Ewangelii Jana, uwaga wcale nie skupia się na mocy. Owszem, na początku autor określił to, że Chrystus jest mocą i mądrością Boga, ale wymowa całej Ewangelii dotyczy bardziej zbawienia. Księga objawienia Jana przedstawia samo objawienie się Boga. W pierwszych dwóch rozdziałach opisane jest, co ta moc może dla nas zrobić. A zakończenie Ewangeliana brzmi: Wiele innych znaków Jezus uczynił względem swych uczniów i nie zostało to zapisane w tej księdze. To jednak, co zostało zapisane, zapisano po to, byście mogli uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, synem Bożym i byście dzięki wierze, Wiedli życie w Jego imieniu. W drugim rozdziale listu do Filipian czytamy, że choć istniał w postaci Bożej, to za właściwe uznał wyparcie się, bycia równym Bogu. Ogołocił się z tego i wcielił się w rolę niewolnika, uznając za człowieka, jako człowiek ukazując. Uniżył siebie samego, poddając się śmierci śmierci i krzyżowi. Dlatego też Bóg wywyższył Go, dając Mu imię przerastające każde imię, aby na imię Jezus zginało się każde kolano, na ziemi, w niebie i pod ziemią, i żeby w każdym języku wyznawano, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca. On obdarzył go imieniem ponad wszelkie inne imiona i każda moc tego świata musi mu się pokłonić. To imię imion, Tym imieniem jest Jezus. I to jest Jechowa, bo Jezus oznacza po prostu Jechowa zbawia. Każde dziecko narodzone z kobiety na tym świecie pewnego dnia przyoblecze się w to imię, bo jest tylko jedno imię, tylko jedna istota, to Jezus. Wy przeżywacie tą samą historię, która została opisana w ewangeliach. Każdego to czeka i po przejściu przez przedstawioną tam serię wydarzeń otrzymujecie imię, które otrzymuje z martwych Chrystus. To ta siła znajduje się w człowieku i to jest ludzka wyobraźnia. Gdy to się podnosi, to przyznawane jest temu boskie imię Jezus i ten ktoś wstępuje w całkowicie inną erę. Erę nieśmiertelności, wieczności. Bo w tej erze tu wciąż podlegamy niszczeniu i zużywaniu, tak jak się to dzieje z ubiorem. Ale nigdy z nas nie polegnie. Bóg nas wskrzesi. On wskrzesza nas jednego po drugim. Unosi i przyznaje temu, co jest zmartwychwstałym Chrystusem, imię. Imię Jezus. Na końcu jest tylko Jezus. Blake, zapytany co sądzi o Jezusie, odpowiedział: Jezus jest jedynym Bogiem. A potem dodał: Ale ja też i ty również. Na końcu wszyscy otrzymają to imię. Moc w człowieku zwana Chrystusem uniesie się, i ta istota, ta cudowna istota, która była zanurzona w człowieku, przebudza się. Nie opiszę nikomu, jak będzie wyglądać tamto ciało. Nie znam słów, aby móc. Pisać, tą chwałę, którą wszyscy będziemy posiadać. Wszyscy będziemy znać się w wieczności, choć nie stracimy tożsamości i będziemy się znać, ale będzie to całkowita zmiana formy. To nie będzie to okrycie, które nosiłem przez ostatnie 58 lat. To nie to, ale tożsamość tak. Wy mnie poznacie. Jak jednak zobrazować Wam chwałę istoty, którą będziecie, gdy z wstaniecie? Pokazano nam to przy pomocy saduceuszy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. To są dzisiejsi naukowcy. Wtedy, te tysiące lat temu, saduceusze byli tak zwanymi mądrymi ludźmi, a faryzeusze reprezentowali kapłanów tego świata. I dzisiaj saduceusze byliby intelektualnymi gigantami. I oni tak samo, ani trochę bardziej nie wierzą ani w możliwość przetrwania, ani tym bardziej w zmartwychwstanie. Tak samo jak wtedy. W dzisiejszych czasach również oni łączą ze sobą te dwa słowa i uważają, że przetrwanie jest zmartwychwstaniem. A tak nie jest. Przetrwanie to niejako kontynuacja. Zmartwychwstanie jest przerwaniem ciągłości. Wtedy bowiem opuszczacie całkowicie tę sferę i wchodzicie w wieczny świat. Oni zapytali go wtedy o to, czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie ta, która była żoną kilku braci pod rząd i żaden z nich nie miał z nią dzieci. To była taka przynęta. Bo oni nawet nie wierzyli w zmartwychwstanie. A wtedy on odpowiedział tymi słowami: Związki małżeńskie zawierają ze sobą dzieci tej ery, ale ci, którzy okazali się godni, aby wstąpić do nowej ery, do zmartwychwstania po śmierci. Oni ani się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż, bo oni stali się synami Bożymi i synami zmartwychwstania i nie będą więcej umierać. Ewangelia Łukasza: Tam nie obowiązuje już podział związany z płciami to co tutaj nazywamy płcią. To ubiory płci to cienie rzucane przez tą cudowną istotę, przewyższającą to wszystko. Wy również tego dostąpicie. I nie będziecie nosić dłużej tych ciał, tego co jest dla nas tak cudowne, pełne wszystkich rząd z tego świata. To wszystko jest wspaniałe, ale to nie to ciało przywdziejecie. Będziecie wolni od tego podziału na płcie. Nie będzie już potrzebne dalsze łączenie się w taki sposób w czynności seksualne. Taki typ stwarzania nie będzie już potrzebny. Wyobraźnia będzie całkowicie przebudzona i będziecie stwarzać dowolnie to co chcecie. To co będziecie sobie wyobrażać od razu będzie stawać się obiektywnym faktem. Te ciała, którymi dysponujemy, złożone z tych wszystkich elementów, które wydają się takie trwałe, one się rozpadną. To wszystko rozwieje się niczym dym. Wszystko to przeminie. Wy z martwych wstaniecie i odczujecie tą moc, która ma być wam dana. A potem wrócicie tu jeszcze na chwilę, znów wchodząc w te ograniczające was ciała i przyjmując te wszystkie słabości z nimi związane. Pomimo to, będziecie wiedzieć już, że wywliczacie się do tych, którzy z martwych stali, do tych, którzy nie będą już umierać, bowiem są synami Bożymi, a Syn Boży jest jednością z Ojcem. Dlatego, że Bóg Syn musi być także i Bogiem Ojcem. Tak jak powiedział, ja i ojciec to jedno, mimo że ojciec jest większy niż ja, ale my jesteśmy jednością, mamy tą samą naturę. Z martwych wstaniecie, tak, ale ufajcie Mu, bo zbawieniem obdarowuje się nas proporcjonalnie do naszej wiary w Niego i naszego odkrywania Go jako swoją własną, cudowną ludzką wyobraźnię. Nie ma tutaj żadnej rzeczy, która nie zostałaby powołana do zaistnienia dzięki stwarzającej mocy Boga, dzięki jego cudownemu boskiemu wyobrażaniu. I to wszystko podtrzymywane jest przez jego wyobrażanie. Gdy tylko zaniecha swego wyobrażania, te wszystkie elementy przepadną, wszystkie znikną i świat będzie taki, jakby nigdy nie istniał. My jednak zostaniemy uniesieni poza to wszystko, wprost do całkowicie innego świata, do wiecznego świata. Chrystus jest mocą i mądrością Boga, jest tym, co stwarza wszystko w tym świecie. Biblia nazywa to Chrystusem i mówi też o obecności człowieka, którym jest Jezus. Jezus Chrystus to po prostu z wstała istota, która jest Bogiem, przez wzgląd na tą z martwych moc w nim. On to zwany jest Panem, któremu wszystko ma podlegać. Mogę Wam powiedzieć to, że Wy sami doświadczycie tego wszystkiego. Przyjdzie taki dzień, gdy to się stanie i będziecie wtedy zdumieni. Mogę też powiedzieć, że nikt Wam w to nie uwierzy, podobnie jak wtedy, gdy doszło do tego pierwszy raz. Nikt nie uwierzył temu, kto powstał z martwych jako pierwszy. Oni przecież wypatrują innego typu Mesjasza. Już zdobywcy, kogoś, kto ma przybyć w wojowniczym charakterze. On ma zwyciężyć wroga Izraela i poprowadzić Izrael do wielkiego zwycięstwa. Oni kogoś takiego szukają. Tutaj jest ich całe mrowie. Na tym świecie pełno jest takich fałszywych Mesjaszy, którzy obiecują swym narodom, że doprowadzą ich do zwycięstwa. Nawet jeśli ma to być coś mało znaczącego i tymczasowego. Taki ktoś nie jest Mesjaszem. Mesjasz nie ma nic wspólnego z tym światem. On z martwych wstaje z tego rozpadającego się świata, bo ten świat niszczeje niczym ubiór. Jeśli potraficie zrozumieć właściwie Ewangelię Jana, to czytacie o tym, że nasze zbawienie zależy od Chrystusa i od naszej wiary w Niego. Ja naprawdę muszę w Niego wierzyć. I kim jest ta istota? To moja własna wyobraźnia. Jeśli nie wierzę w swą wyobraźnię, nie poddaję jej próbom, nawet jeśli miałoby mi się nie powieść, cóż, to znaczy, że nie wierzę w Chrystusa, bo Chrystus to tak naprawdę moja wyobraźnia, to wasza wyobraźnia. Gdy wyobrażacie sobie coś miłego dla innych i nie wierzycie w prawdziwość swego wyobrażenia, to nie wierzycie w Chrystusa. Wiara w Chrystusa nie polega na tym, że chodzicie codziennie do kościoła i ofiarujecie na tą organizację jakieś swoje pieniądze. Jeśli czujecie się z tym dobrze, to w porządku, róbcie sobie tak. Ale to nie jest wiarą w Chrystusa. Wiara w Chrystusa. Ma miejsce wtedy, gdy widzicie kogoś tu na tym świecie i wyrażając w stosunku do niego pozytywne uczucia, wyobrażacie sobie dla tej osoby coś miłego i robicie to bez jej wiedzy. Patrzycie na swoje wyobrażenie, tak jakby to była prawda, i wierzycie w rzeczywistość tego, czego dokonaliście mentalnie. Wierząc w to, wierzycie w Chrystusa, a dla Chrystusa. Wszystko jest możliwe. Nie potrzebujecie niczyjej zgody, i każdy, kto może być wykorzystany do tego, by spełnić to, czego zapragnęliście, ten zostanie do tego wykorzystany. Wszystko splata się ze sobą na zasadach boskiego prawa. Dlatego też, w momencie, gdy ingerujecie w czyjeś życie, to dokonujecie przetasowania wszystkiego, co istnieje, tak aby umożliwić doprowadzenie do obiektywnego urzeczywistnienia. Tego, co sobie wyobraziliście. Powiem wam, że to, jak to działa, może was ogromnie zaskoczyć. Róbcie tak i wierzcie w Chrystusa. A wtedy, gdy najmniej się tego spodziewacie, Bóg was wskrzesi. Zrobi to właśnie dlatego, że w niego wierzyliście. Wówczas zostaniecie uniesieni i będziecie całkowicie zszokowani, gdy ujrzycie to, co przygotował dla was Bóg. To co jak nas uczą, zdarzyło się dwa tysiące lat temu, to wydarza się cały czas. To wcale się nie skończyło. Napisano o tym w Biblii. Ci, którzy uczą was, że z martwych wstanie już się dokonało, zostali zwiedzeni i niszczą wiarę innych. Drugi list do Tymoteusza. Ci, którzy uczą, że to już przeszłość, że to się skończyło, mylą się. To wcale nie dobiegło końca. To dokonało się wtedy raz i dokonuje się cały czas, powielokroć. To się dzieje i to się wcale nie zakończyło. Ukrzyżowanie tak, to już skończone, ale nie z martwych Z martwych związane jest z każdym, kto zostaje wywołany i uniesiony. Tym samym, gdy zostajemy wezwani, to wraz z największym aktem bożym zostajemy unoszeni i przechodzimy przez serię zdarzeń, która doprowadza nas do Królestwa Nieba. Docieramy tam, a mimo to pozostajemy tu jeszcze krótki czas, nosząc to okrycie. A tamto ciało, które macie przywdziać, ukaże się Wam, i nawet nie będziecie mogli opisać tego komuś innemu. To, coś jest tak żywe, tak świetliste, tak jaśniejące, niczym tęcza, nie opiszecie tego nikomu, kto wyznaje Boga Cielesnego. Ci, co wierzą w jego imię, narodzili się nie z krwi, nie z pragnienia ciała czy z woli człowieka, ale z Boga. To z pierwszego rozdziału Ewangeliana. A jak nam powiedziano, nie ciało i krew dziedziczą królestwo Boga, tylko duch. Wy rodząc się, zradzacie się sami. Nie macie żadnych rodziców. Wy wydostajecie się z grobu, a tym, kto umarł, był Bóg. Bóg naprawdę umarł, aby stać się wami, aby stać się mną. A Bóg to boskie wyobrażanie. On ograniczył się docierając do limitu skurczenia, do tego, co zwiemy dziś ludzką wyobraźnią, i umarł w tym sensie, że pozbawił się całej swej mocy i pamięci o swej wspaniałości i całkowicie o tym zapomniał. To wołanie z krzyża przedstawia prawdę. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To On sam zawodzi, ponieważ On ofiarował samego siebie. Zapadł na amnezję i nie pamiętając o swej boskości stał się nami. I co to oznacza? że boskie wyobrażanie zmieniło się w ludzkie wyobrażanie i wówczas wytworzyliśmy ten swój maleńki świat. Ta moc, którą teraz mamy, jest nikła w porównaniu do tego, gdy się wzniesie, gdy zostanie przydzielone nam to imię ponad wszelkie imiona. Przyjdzie taki dzień, gdy otrzymacie imię Jezus. Wszystkim przesądzone jest to, aby, nie tracąc tożsamości, stać się Chrystusem Jezusem. Tą zmartwychwstałą mocą z imieniem, będącą nieskończoną mocą. Wszyscy będziemy się znać, i wszyscy zostaną obdarzeni chwałą. Wszyscy. Nie ma żadnych ograniczeń dla tego daru. Niektórzy mogą korzystać z tego bardziej niż inni, ale dar jest ten sam. To jest dar Chrystusa Jezusa. Dlatego, gdy pada takie pytanie, czy Chrystus jest Twoją wyobraźnią, to mogę odpowiedzieć, że tak właśnie jest. Nadejdzie taki moment, gdy syn Boga ukaże się Wam i będziecie wiedzieć, że Wasze imię to Jezus. Jezus Chrystus, Pan. Syn określi Was swym Ojcem, swym Panem, skałą swego zbawienia. Wtedy dowiecie się, kim tak naprawdę jesteście. Ja mógłbym wam mówić o tym i przekonywać was ciągle i ciągle, ale to nie zastąpi tego przekonania, jakiego dostąpicie. Gdy faktycznie tego doświadczycie, gdy to wam się przydarzy, to obojętne już wam będzie to, co ktoś inny będzie sobie o tym myślał. Nieważne będzie dla was to, że cały świat, tych tak zwanych mądrych ludzi, sprzeciwi się wam i uzna, że wy mieliście jakąś potężną halucynację. To nie będzie dla Was ważne. To, czego dostąpicie, będzie objawieniem, i wtedy zasłona się uniesie. Zrozumiecie, czemu nie widzieliście twarzy Ojca. Wy możecie ujrzeć Go tylko jako Jego odbicie, będące Jego synem. Nie ma jakiegoś lustra, które mogłoby to ukazać. To może być tylko Jego syn. Wy nie możecie zobaczyć teraz swej twarzy. Tak, tutaj na tym świecie możecie widzieć swe odbicie w tych ziemskich lustrach, ale to, co widzicie, nie jest waszą twarzą. Wy rozpoznacie swoją twarz tylko dzięki pięknu swego własnego syna. Syn ten jest tak przepiękny, że nie da się tego opisać. Gdy go zobaczycie, to zdumie was, że wy mogliście zrodzić coś tak pięknego aby ukazać piękno Ojca niezbędny jest Syn Ojciec wszak jest niewidzialny lecz mimo to i tak jest bardziej realny niż cały ten świat zwany prawdziwym światem który po prostu zwolna, zanika i rozwiewa się niczym dym rozpada się niczym znoszony ubiór każdemu z tego świata przeznaczone jest to aby dzierżyć imię Chrystusa Jezusa Pana, każdemu. Wszyscy zatem będą pierworodnym spośród tych, którzy posnęli, bowiem Bóg wskrzesza jedynie siebie, a wszyscy z martwych zmartwychwstaną. Wszyscy indywidualnie i wszyscy będą jednością. Wszyscy będą ojcem tego samego pięknego Syna, który odzwierciedla ich samych. Na jeden z moich wykładów przyszedł kiedyś pewien naukowiec. Ja mówiłem wtedy o relacji między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. On stwierdził, że z chemikiem i fizykiem, jego zdaniem to, co mówię, nie ma prawa działać. W jego mniemaniu przeszłość stanowiła coś niezmiennego. Powiedział, że to jest czymś w rodzaju przejściowego stadium. Tak samo nie wierzył w to, że przyszłość jest czymś, co istnieje. Dla niego tak naprawdę ona nie istnieje. Jego zdaniem, My pleciemy tutaj coś w rodzaju liny i ona jest tylko teraz. W przeszłości te jej włókna już nie istnieją, a w przyszłości jeszcze ich nie ma. I powiedziałem, że ja wkraczam w przyszłość, która jak twierdzisz nie istnieje i tam właśnie zaplatam włókna. I wiedząc co uczyniłem, wracam tu z powrotem i następnie po moście zdarzeń Docieram tam, gdzie już byłem, tam, gdzie sam to tkałem. On oczywiście w to nie uwierzył. Ale po dwóch miesiącach, gdy byłem w Nowym Jorku, przesłał mi wycinek z magazynu naukowego i to był fragment w tym temacie, który poruszaliśmy. W liście przeprosił mnie za swoją zatwardziałą postawę. I wyjaśnił, że ktoś, kto jest znacznie większym naukowcem niż on i odnosi wielkie sukcesy, niejaki profesor Feynman, przedstawił swoją teorię dotyczącą cząsteczki zwanej pozytonem. Oto słowa tego profesora: Pozyton to elektron poruszający się w przeciwnym kierunku. Rozpoczyna z miejsca, w którym go jeszcze nie było, i pędzi stamtąd tam, gdzie wcześniej był. Docierając tam, rozstraja się tak mocno, że odwraca bieg czasu i wraca do tego miejsca, gdzie go nie było. Ja mówię o czymś takim na swój własny prostszy sposób. Zamykam swe oczy i odcinam się od tego, co jest teraz od tego, że jest 22 marca. I uznaję, że jest 1 kwietnia, prima aprilis, i czuję swe podekscytowanie odnośnie tego, co się właśnie zdarzyło. I to jest dla mnie czymś tak cudownym, że 22 marca nie pomyślałbym, że to w ogóle tak zadziała. Ale to zadziałało. Zobaczcie, jest 1 kwietnia i to zadziałało. A potem otwieram oczy i wracam do 22 marca. I nic się nie zmieniło. Nic się nie wydarza, ale nagle poruszam się, przechodząc przez 23, 24, 25 marca i coś zaczyna się dziać. Docieram wreszcie do 1 kwietnia i tak, okazuje się, że to zadziałało. Tamten człowiek przyznał to używając tego swojego niezwykłego, technicznego języka i napomknął mi także o czymś, co nazywa entropią. Entropia dla niego jest niezmienną przeszłością. Takim czymś, co musicie mieć tam w swoim laboratorium, aby to, co robicie, nie było jednym wielkim chaosem. A ja, o ile się orientuję, znam taki punkt w czasie i mogę przebywać w przyszłości, skąd wracam. I odkrywam zszokowany, że nie jestem tam, tylko tu, gdzie byłem wcześniej. To taka sztuczka, której nauczył mnie dawno temu mój stary druh Abdullah. W mieszkaniu, w którym wówczas mieszkałem, miałem telefon, którego nie mógłbym widzieć, gdybym siedział w swoim salonie. Żeby go zobaczyć, musiałbym wyjrzeć na korytarz. A nie mógłbym wyjrzeć na korytarz, gdybym siedział w tamtym miejscu w salonie. Ale siedząc tam wtedy, w tamtym wygodnym fotelu, ja zakładałem, że siedzę przy telefonie. I stamtąd myślałem o salonie i o tym fotelu, który powinien być pusty. I chociaż ja sam na nim siedziałem, to widziałem, że jest pusty i że nikt na nim nie siedzi. Będąc tam, otwierałem oczy i w ten sposób wytrącałem się z równowagi. Uzmysławiałem sobie, że ja tylko sobie wyobrażałem, że byłem tam przy tym telefonie. Byłem tam w swojej wyobraźni. Ale człowiek cały jest wyobraźnią, dlatego też on musi być dokładnie tam, gdzie znajduje się w swojej wyobraźni. I przez to w tamtym ułamku sekundy czułem tą zmianę, ruch. Takie oto ćwiczenie polecił mi stosować APE. Wy teraz możecie stosować dokładnie to samo odnośnie czegoś ważniejszego. Róbcie to w ramach treningu i czujcie to. Ja właśnie tak zrobiłem. Skoro więc my sami mamy na coś dowód, to co nas obchodzi, co sobie myślą o tym wszyscy naukowcy? Jeśli ja mogę wytworzyć to, co będzie tym dowodem, mimo że nawet nie umiem tego wyjaśnić, to co miałoby mnie obchodzić, to co ktoś inny sobie o tym myśli, czy do czego też sobie życzy dojść w związku z tym? Popatrzcie na Chrystusa zgodnie z tym wyznaniem, że przez Niego wszystko jest stworzone i bez Niego nic nie może być stworzone. Tak na to patrzcie. I zobaczcie, czy aby nie dojdziecie do wniosku, że jest to prawdą, czy nie uzmysłowicie sobie tego, że Chrystus, moc i mądrość Boga, nie jest Waszą własną wyobraźnią. Dla mnie niemożliwe jest, abyście doszli do jakiejś innej konkluzji niż to, bo skoro On jest twórcą wszystkiego, a Wy ustanawiacie sobie jakiś cel i nie robicie nic, aby do tego doprowadzić, a to się spełnia. To wiedząc, że zrobiliście to w swojej wyobraźni, wiecie, że to, co zrobiliście poprzez swoją wyobraźnię, było tą przyczyną. I skoro to Chrystus czyni to wszystko, a wy wiecie, jak to uczyniliście, to tym samym odnaleźliście Go. Znaleźliście Go jako Waszą własną, cudowną, ludzką wyobraźnię. Dziękuję za uwagę. Następny wykład odbędzie się 12 grudnia we wtorek o godzinie 19. Zapraszam.